Którzy uważają, że jeżeli nie spełniasz tak zwanego testu czystości myśli, znaczy nie, nie bierzesz całego pakietu, to znaczy, że już jesteś wrogiem, prawda? Jeżeli nie jesteś. Totalnie tolerancyjny w każdym wymiarze, to już jesteś wrogiem. To tak samo działa, naprawdę. To nie jest tak, że po stronie unikaczy różnorodności są tylko ludzie o poglądach konserwatywnych. Zresztą jedną z tez w tej książce, którą przedstawiam znowu za politologami, jest to, żeby, szuk, żeby liberałowie szukali wspólnoty z konserwatystami, bo nie każdy konserwatysta to autorytarysta, prawda? Znaczy, konserwa... kiedy używam słowa strażnicy tradycji. To, to jest pochwała, znaczy tych ludzi potrzebujemy. I jest mnóstwo w Polsce ludzi, którzy są mądrymi konserwatystami, którzy nie są rewolucjonistami w tym sensie, że już atakują tylko człowieka, a nie, a nie zło. I z tymi ludźmi trzeba szukać porozumienia. Niestety ideologiczna polaryzacja na skrajną prawicę i skrajną lewicę temu nie, się nie, 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 nie przysłuży z całą pewnością.